Mieliśmy okazję dzisiaj uczestniczyć w piątej gali wolontariatu, czyli po raz piąty nasza diecezja nagradzała osoby, które wykazywały wrażliwość na potrzeby innych i oddawały siebie, swoje życie, swój czas, ale nierzadko również i jakieś środki finansowe na to, żeby właśnie innym pomóc. Widzimy, że w świecie następuje dramatyczny wręcz brak miłosierdzia. Ten brak miłosierdzia my musimy zrekompensować i ukazać, że Bóg jest miłosierny i nas posyła jako sługi miłosierdzia. Przyjmujemy dary od ludzi, a potem je rozdzielamy między tych potrzebujących. Robimy też takie doraźne akcje, no jak na święta, jakoś paczka, jasełka dla dzieci. No pomagamy też dzieciakom w odrobieniu lekcji, bo są korepetycje. W wolontariacie działamy, organizując różne kiermasze i robiąc różne prace plastyczne, a pieniądze przeznaczamy na cele charytatywne. Teraz w tą niedzielę będziemy sprzedawać takie szopki i bałwanki. Po sprzedaży bierzemy te pieniądze i na przykład albo kupujemy tym dzieciom ubrania, albo jakieś skromne prezenty. Jesteśmy w okresie Adwentu i mi się trochę kojarzy ze świecą, która się spala, żeby świeciła, ona się musi spalać, czyli w jakimś sensie zatracać sama w sobie. I człowiek, żeby dać blask innym, żeby pokazać jakąś piękną drogę życia, musi coś z siebie dać. Musi też się poświęcić, musi coś z siebie oddać. Jest jak świeca, czyli się zatraca jakby w sobie, udzielając się innym. I to jest człowieczeństwo. Działalność Caritasu jest tak ważna, ponieważ tworzy wielką rodzinę miłosierdzia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy te statuetki i te dyplomy wręczać za wspaniałe dzieła miłosierdzia we wszystkich kategoriach wiekowych. Przecież nasza seniorka, laureatka, urodziła się w 1918 roku. Bo to trzeba trochę przymuszać do tego, żeby ich wyciągnąć na scenę. Oni są tak skromni, że najchętniej staliby w ostatnim rzędzie z tyłu gdzieś za ścianą, za kotarą, żeby byli niewidoczni. Trzeba ich wyciągać, ale właśnie temu służy ta uroczystość. Mamy ich postawić na scenie i pokazać. Popatrzcie, to są ludzie, to są ich twarze, to są ci, którzy na co dzień świadczą miłosierdzie, czyli objawiają miłość Boga wśród ludzi. My też w naszym wolontariacie bardzo duży nacisk kładziemy na formację wolontariuszy. Wolontariusze uczestniczą w wielu konferencjach, w dniach skupienia i rekolekcjach. To są te wartości, które właśnie chcę sobie pielęgnować, tak, pomoc innym. No i mnie to trochę tak inspiruje. Po prostu podoba mi się pomaganie innym, chcę to robić, bo wiem, że to jest dobre. I dążę do tego, żeby na świecie było jak najlepiej. I chcę, żeby świat się zmieniał i żeby ludzie, którzy nie mogą sobie samemu poradzić, otrzymywali tą pomoc z zewnątrz. Pomagam innym osobom, to daje mi wielką radość i również szacunek u innych, że pomagam im. Wolontariuszem może zostać każdy, kto tylko chce się dzielić sercem z innymi i pomagać.